Cześć wszystkim, czy Nawałka zastąpi Sapinto w Legii Warszawa? Czy Nawałka zostanie nowym trenerem Legii Warszawa? No właśnie, takie ciekawe rewelacje pojawiły się w mediach, dyskusja na ten temat. Jestem też ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie. Dzisiaj przeanalizujemy, czy rzeczywiście jest to możliwe, czy też nie, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzywdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wiemy, jaka jest sytuacja z Nawałką, stracił pracę w Lechu Poznań. Natomiast jeśli chodzi o Sapinto, no to on praktycznie rozczarowuje. Tutaj bardzo ciekawo Mateusz Borek powiedział praktycznie tezę, tak, że Sapinto, jeśli się przeanalizuje go poprzednich pracodawców, to z reguły maksymalnie wytrzymywał 9 miesięcy. Akurat mija po prostu 9 miesięcy od momentu, kiedy przyszedł do Legii Warszawa, więc to się praktycznie składa z takim zwyczajem, tak, że zawsze praktycznie kończy swoją pracę po 9 miesiącach. No i właśnie, pojawiła się taka informacja, że mógłby Nawałka zastąpić Sapinto w Legii Warszawa. To dosyć ciekawy tak naprawdę pomysł, można powiedzieć, nawet egzotyczny. Co ciekawe, Nawałka już był raz przymierzony do Legii Warszawa. To była sytuacja zaraz po mundialu, po nieudanym tak naprawdę mundialu dla reprezentacji Polski, też dla Nawałki. Był praktycznie po rozmowach z prezesem, czy właścicielem, Dariuszem Moduskim, właścicielem Legii Warszawa. No i wtedy praktycznie te rozmowy nie zakończyły się tak podpisaniem umowy. Wiemy, że przejął Lecha Poznań. Natomiast Sapinto, wiemy, co ostatnio zrobił praktycznie, tak, co zrobili jego piłkarze Legia Warszawa z Wisłą Kraków. Wisła Kraków rozgromiła praktycznie Legię, tak, Warszawę, pogrom, kilka bramek praktycznie do zera dostała tutaj Legia. No, rzecz nie bywała tak naprawdę, tak, bo Wisła Kraków jeszcze parę tygodni walczyła o to, żeby w ogóle być w Ekstraklasie. Dzisiaj się okazuje, że gromi tak, tak potężny klub, który ma walczyć o tą jedynkę w Ekstraklasie, który jest szykowany pod europejskie puchary, to praktycznie ten klub gromi. Zresztą mina Dariusza Mioduskiego, którego kilkakrotnie pokazywano, tak, czy telewizja pokazywała podczas tego meczu, no to ona pokazywała wszystko, tak, że no, był przybity, strasznie przygnieciony nawet, tak bym powiedział, że bardzo przygnieciony całą tą sytuacją, no bo to jest jego klub piłkarski, tak, w którego inwestuje potężne pieniądze, no a Wisła, Legia ma grać coraz lepiej. Wiadomo, że Adam Nawałka jest taką osobą, że on praktycznie nie podejmie decyzji raptownie, tak, że on, to, że zakończył przygodę z Lechem Poznań, to nie oznacza, że od razu tutaj przejdzie do jakiegoś innego klubu. Widzieliśmy, że po reprezentacji to praktycznie minęło kilka miesięcy, więc to nie jest taka sytuacja, że nagle podpisze tutaj umowę, ja, tak, no, już po tygodniu od rozstania. Kto wie, może rzeczywiście przyjdzie do Legii Warszawa, tak, chyba, że tam jakieś są zapisy, że nie mógłby podjąć pracy u konkurenta, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Przecież były takie historie, gdzie praktycznie Legia wyciągała, tak, to jeszcze było za prezesa prezesa Leśnodorskiego, Legia wyciąga najlepszych zawodników z Lecha Poznań. Natomiast rzeczywiście Nawałka mógłby poprowadzić Legię Warszawa. Podobno, nie mówi się nieoficjalnie, że tutaj nie doszło do porozumienia z tego względu, że za dużym wymaganiem Adam Nawałka, tak, dotyczące właśnie wpływu na politykę transferową, zatrudnienia swojego sztabu, no też wysokie pieniądze, tak, wysokie zarobki. Ale też nie ma co się ukrywać, że oprócz praktycznie Legii Warszawa nie ma drugiego klubu w Polsce, który byłby w stanie sprostać warunkom tutaj Adama Nawałki, tak? Tylko dwa kluby, a więc Lech Poznań i Legia Warszawa są w stanie spełnić oczekiwania Adama Nawałki, a jeśli nie, no to jedynie może po prostu wybrać kierunek zagraniczny. Natomiast pytanie jest takie, czy on by się sprawdził w Legii Warszawa? Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, tak? Ja uważam, że on jest typowym takim trenerem jakby pod kątem reprezentacji. To też jest kwestia tego, czy miałby więcej czasu tutaj, jeśli chodzi o budowanie tej drużyny, czy zostałby znów jakby zwolniony po kilku porażkach. Troszeczkę inna sytuacja jest w Lechu Poznań, tak? Lech Poznań ma ogromną presję praktycznie na wyniki, tak? No i bardzo szybko praktycznie podziękowano mu, ale Lech Poznań to jest taka sytuacja, na którym już się wiele trenerów spaliło, tak? Więc bym nie powiedział, że nieudana przygoda Nawałki w Lechu, tak? No bo trzeba szukać problemów głębiej, tak? Szerzej może to jest problem po prostu, jeśli chodzi o zawodników. Natomiast Nawałka być może by się sprawdził, znaczy jak ja bym był prezesem Legii Warszawa, to bym wybrał taki wariant, tak? No bo prawdopodobnie jeśli nawet tutaj Sapinto zostałby zwolniony, no to pewnie przyjdzie znów kolejny trener zagraniczny, no to lepiej dać szansę tutaj Nawałce, tak, rzeczywiście go sprawdzić.
O ile Nawałka by chciał, tak? Pytanie jest takie, czy on na przykład jak się sparzył, to nie powie, że koniec już tutaj współpracy, jeśli chodzi o polską ligę, wyjeżdżam za granicę. Natomiast ja uważam, że to byłoby ciekawe rozwiązanie, tak? Byłoby ciekawe rozwiązanie wybrać tutaj Adama Nawałkę. Natomiast no, tam trzeba byłoby pewnie poprawić kilka kwestii, tak? Wszyscy wskazują praktycznie na przygotowanie fizyczne i wiadomo, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne w sztabie u Adama Nawałki. Ta sama osoba, która przygotowała piłkarzy pod kątem tutaj Mistrzostw Świata, Mundialu, przecież bardzo mocno na tą osobę narzekał tutaj Łukasz Piszczek. Pewne błędy musiałby wyciągnąć praktycznie Adam Nawałka z tego, jak prowadził tą drużynę. No, natomiast myślę, że to byłby ciekawy pomysł, tak? Byłby ciekawy pomysł. Sapinto, ja mówiłem od samego początku, że on jest zawodnikiem, znaczy trenerem, który przyjdzie, ugasi tylko pożar, tak? Ale nie będzie teraz takim trenerem, który przyjdzie, będzie tą Legię prowadził przez lata. No taka porażka, tak? Praktycznie tutaj z Kopciuszkiem, Wisła Kraków występowała w roli Kopciuszka, no to jest tragedia. Natomiast tragedia, jeśli chodzi o grę Legii Warszawa, to nie jest tak naprawdę przegrana, ale styl gry. I to najbardziej może boleć, tak, może zszokować. Więc na dobrą sprawę mogą się złożyć dwie dymisje, tak? Pierwsza dymisja to była Adama Nawałki, a w krótkim czasie może dojść do dymisji drugiej i to będzie Sapinto, tak? No, według mnie kluczowe będą kolejne mecze, jeden czy dwa mecze, gdzie rzeczywiście, jeśli ta Legia będzie kiepsko prezentować się, no to praktycznie może tutaj Sapinto stracić pracę, tak? Stracić pracę. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, no Sapinto też będzie miał tutaj pewnie, będzie musiał otrzymać pieniądze, jeżeli zostanie zwolniony. No, Sapinto na pewno nie ma dobrej prasy, bardzo dużo przeciwko niemu jest dziennikarzy. No zresztą my Polacy nie lubimy takich ludzi ekspresywnych, tak, emocjonalnych, którzy po prostu, no... Nie chcę powiedzieć, że nie szanują ludzi, tak, ale gdzieś po prostu te konflikty były, tak, no chociażby tutaj z Izą Koprowiak na konferencji prasowej, czy jakieś inne konflikty z piłkarzami, z malarzem i tak dalej, więc gdzieś jest tutaj, trener powinien łagodzić te wszystkie konflikty, natomiast wiem, jaką jest osobą, tak, jaką jest osobą. Sapinto generuje praktycznie te emocje, generuje tą energię, często złą energię, natomiast my tu w Polsce jesteśmy uczuleni na takich ludzi, tak. Wolimy takich trenerów, którzy są autorytetem, spokojni, którzy poprowadzą tą drużynę, niż osoby po prostu, które mają taki charakter. No ale może w tym szaleństwie, tak powiedziałem, był po prostu sposób, tak, no Sapinto przecież miał wcześniej zatrudnienie, ale tak mówię, dłużej nie był w klubie praktycznie niż 9 miesięcy. No i podobna sytuacja może być tutaj z Legią Warszawą, tylko problem jest taki, że on zawsze jak odchodził z jakiegokolwiek klubu piłkarskiego, to odchodził praktycznie w rozmachu, wielka kłótnia, afera, wszystko po prostu odbywało się w sposób teatralny. Nie wiem, jak to będzie w przypadku Legii Warszawa. Na tamten moment, kiedy Sapinto był zatrudniony, na pewno był potrzebny Legii, na pewno przeprowadził tą Legię przez moment ciężki. Teraz tutaj pewnie byłby do wzięcia Adam Nawałka. Według mnie Dariusz Mioduski powinien skorzystać z takiej opcji. Oczywiście Sapinto dalej jest trenerem, no ale zobaczymy po następnych wynikach. Tutaj też jest taka sytuacja, że Legia Warszawa przegrała z Wisłą Kraków. Takie mecze się zdarzają nawet najlepszym drużynom, nawet PSG, które demoluje przeciwników w lidze francuskiej, ma takie mecze, gdzie przegrywa, ale chodzi o styl gry, tak? Więc tej Legii absolutnie brakuje tego stylu gry, tak, nie ma takiego charakteru, jeśli chodzi o tą drużynę. To zresztą było widać, zresztą o tym wszyscy mówili, tak, czy komentatorzy, że jak patrzyło się na piłkarzy Wisły Kraków, gdzie tam jest połączenie młodych piłkarzy, niedoświadczonych z doświadczonymi, tak, Peszko, Wasilewski, Błaszczykowski, i to połączenie, praktycznie ta mieszanka daje efekt, tak, daje sukces, ale przede wszystkim było widać taką walkę, tak, że ta sytuacja finansowa tego klubu zjednoczyła praktycznie tych wszystkich piłkarzy, że oni walczą o cel, mają jasno po prostu określony cel. Natomiast jeśli chodzi o Legię Warszawa, to było widać grupę piłkarzy, tak, ale to była grupa indywidualności, oni nie tworzyli tak naprawdę kolektywu, no oczywiście biegali i tak dalej, natomiast żeby oni tworzyli drużynę, która chce coś zwyciężyć, wywalczyć, no to jest, to tego praktycznie nie było widać. Także no, ja uważam, że Nawałka powinien, tak, być, zostać trenerem Legii Warszawa. Oczywiście no to może być jakieś kontrowersje, jeśli chodzi o kibiców, tak, no ale to jest jednak piłka nożna, to nie ma co się dziwić, ma prawo, chyba że jest jakiś zapis w klauzuli, że nie może prowadzić konkurenta. Wiadomo, że Nawałka dostanie tam kilkaset tysięcy odprawy, około 450 tysięcy złotych.
praktycznie o 150 tysięcy złotych zarabiał miesięcznie. To nie był przypadek, że został zwolniony praktycznie ostatniego dnia marca, ponieważ gdyby został 1 kwietnia zwolniony, to już klub musiałby zapłacić za kolejny miesiąc tutaj odszkodowanie, bo tam taka sytuacja była, że im więcej miesięcy przepracował, tym więcej po prostu dostanie jakby tutaj większą dostanie tak nie odprawę, tylko po prostu większe pieniądze za po prostu odejście z klubu, tak? Więc to była decyzja, która została podjęta celowo, także został zwolniony praktycznie ostatniego dnia marca. Sapinto też pewnie, gdyby odchodził z Legii Warszawa, będzie trzeba zapłacić mu potężne pieniądze, no ale Legia przecież ma budżet, tak? Liczy się na to, liczy się z takimi wydatkami. Natomiast niewątpliwie według mnie powinien przyjść tutaj Nawałka, rzeczywiście może by coś ugrał z tą drużyną, ale mówię, Nawałka ma określone warunki, tak, natomiast Legia, o ile Lech Poznań jeszcze mógł być w pierwszej trójce, Legia to musi być na jedynce, tak, to jest absolutnie wymaganie, jeśli chodzi o prezesa tutaj, tak, właściciela Legii Warszawa, także no nie wiem, jak to by było w przypadku Adama Nawałki. Zobaczymy, co przyniesie czas, jak sytuacja się zmieni. Na pewno jeżeli Sapinto zostanie zwolniony, to Nawałka już jest wolny do wzięcia praktycznie i być może będą się toczyły rozmowy. Tak jak powiedziałem, były prowadzone już takie rozmowy, one spełzły na niczym, ale być może znów panowie się spotkają przy jednym stole i znów dojdzie do porozumienia i podpisana zostanie umowa i Nawałka zostanie trenerem Legii Warszawa. Zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grzywdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.